Cześć, witajcie. Jeżeli widzicie to, co jest na waszym monitorze, to wiecie co się stało. Nic się nie stało. Ogólnie poświęciłem całą piwnicę, odnawiając, jak to się mówi, zabezpieczenie przeciwko wszelkiego rodzaju siłom, nie z tego świata. Tak, zaraz ktoś sobie powie. E, gość jest naćpany, najarany czymś pewnie, he he, 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 no nie, powiem wam, co roku robię rytuał odnowienia, przepraszam bardzo, rytuał odnowienia, ochrony przeciwko duchom, demonom i cholera wie czemu, je, czemu, czemu jeszcze, tak naprawdę. Oh, no jeżeli ktoś myśli, że opętania nawiedzenia przyklejanie się bytów nie z naszego świata do ludzi, że to jest jakby to powiedzieć jest bullshit no to ta osoba jest mm, niestabilna chyba sama nie w tą stronę co trzeba to jest faktem, po prostu ja już nie będę mówił, czy młodzież, czy starsi, czy ogólnie, powiem ogólnie tak. Chodzi głównie o to, że ludzie bawią się tablicą Ujja, bawią się wywoływanie rzeczy, o których nie mają nawet pojęcia. Dlaczego nagrywam w piwnicy? Dlaczego? Dlatego, że w tym pomieszczeniu dokonałem rytuału zabezpieczenia. Po prostu z, z, zmo, zmówiłem modlitwę ochronną, a także zużyłem zasobnik wody święconej. Mam ich dużo, spokojnie. Co roku wykonuję tego typu rytuał zabezpieczający, który działa. Ja w piwnicy, skupiając się, nie czuję nic. I tak powinno być. Czuję neutralną energię. Czyli jest doskonale, tak, jak miało być. Do czego piję? Piję do tego, że większość, nie mówię, że z was, ale większość ludzi na Facebooku nawet pisze, że bawiłam się z koleżankami. Użyliśmy tablicowicza, wywołaliśmy ducha. Pogadaliśmy z nim. A potem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Meble wylatywały przez okno. Ktoś tam chorował. Ktoś trafił do szpitala. Ktoś tam to, ktoś tam tam to. to się zawsze zaczyna niewinnie. Nigdy, ale to prze nigdy nie używajcie, jeżeli się bawicie tablicą Ouija, nie używajcie ją we własnym domu. Chcecie się bawić tablicą Ouija? Idźcie do jakiegoś pustostanu. Jakiejś rozwalającej się rudery. Tam możecie tego użyć. Już kiedyś zrobiłem film na ten temat, gdzie wypisałem w opisie filmu, jak dokładnie używa się tablicy Widzia. Nigdy, przenigdy nie używa się tablicy Widzia we własnym domu, który jest Twoją ochroną, bo duch, byt, jakikolwiek, żeby wejść do Twojego domu, musisz mu na to pozwolić. A jak on to zrobi? Proste w nocy zapuka ci do drzwi albo zadzwoni ale ludzie jak te durno otwierają drzwi i wpuszczają wystarczy podejść do drzwi i powiedzieć odejdź nie zezwalam ci i zmówić zdrowaś marii albo ojcze nas i to zazwyczaj pomaga a jeżeli coś nie chce odejść to chla, chlusnąć na odlew wodą święconą mi to już pomaga dobra Sytuacja bardziej złożona. Co zrobić, gdy już mamy w domu ducha? Wyjścia są dwa. Poświęcić dom. Możecie też palić szałwię. Wykonać rytuał oczyszczenia. Czyli złożyć, mówić modlitwę. Mówić modlitwę do Archanioła Michała albo Gabriela. To powinno pomóc. Zmówić modlitwę do Matki Bożej, to też powinno pomóc. Jeżeli dalej dzieje się to samo, to trzeba już się zacząć po prostu przełamać i przestać kłamać, i od razu powiedzieć najbliższemu księdzu w parafii, co się dzieje i co odwaliliście, a nie o co ja powiem, bo mama się dowie i mnie zbije. No to cię zbije, lepsze lanie w dupę niż ściągnięcie na całą rodzinę czegoś o wiele gorszego. Piję to do tej młodszej widowni, która często się bawi na koloniach wywoływanie duchów i czegokolwiek tam jeszcze próbują. Albo jak tym... Nie mówię, że wszyscy, ale teraz jest ogólnie trend wśród nastolatek, że wyjazd na jakąś tam działkę gdzieś i po prostu bawienie się w, w sabat czarownic. Czy was, was do reszty nie popier. I tutaj przemilczy. Doko nie dokończę słownictwa. Wy nawet nie macie pojęcia. Czym, czym są czary. Magia jest. Ja nie mówię, że jej nie ma. Magia istnieje. Tylko to nie jest na tej zasadzie, jak se myślicie, że o, bo ja se rzucę trach i jest. No nie. To działa w obie strony. Żeby był punkt A, musi być punkt minus A, czyli musisz dać coś z siebie, żeby to było. Energia i antyenergia. No. Czarownica by Wam to bardziej wytłumaczyła, o co chodzi. Chodzi głównie o to, że każda reakcja tworzy antyreakcję. Energia dodatnia tworzy energię ujemną. W magii to jest właśnie w ten sposób, że im bardziej jej się używa, no to skądś ona musi się brać? Wymyślicie, że co, że magia bierze się znikąd i możecie się rzucać paraczarami na prawo i lewo? To się zazwyczaj, nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj objawia się tak, że to wypłacicie najwyższą cenę, no bo zaczyna się niewinnie od jakiegoś tam przeziębienia, choroby. A im bardziej zagłębiacie się w to szambo, czyli paranie się czarami, to po prostu energia wysysana jest z was i z waszego otoczenia. Powiem szczerze, że ja nie namawiam was do niczego: ani do korzystania z tablicy Widza, ani parania się czarami, ale ostrzegam, nie wywołujcie duchów, nie bawcie się takimi rzeczami jak czarami. Bo nie macie pojęcia. Człowiek nigdy nie zgłębi tej wiedzy, której nie zna. A paranie się czarami oba moja koleżanka w liceum to takie cuda robi rękoma. Do prawdy cuda robi rękoma. To, że jej ogień strzeli z ręki i se płomykami porzuca, to bez jaj. <laughs> Tylko za, można powiedzieć, zapytaj się koleżanki, ile ona zapłaciła za to. Bo długo nie pożyje na pewno w ten sposób. Nic w naszym świecie nie bierze się znikąd. Tak naprawdę. Ludzie myślą, że, e, że, o, że jak wywołują ducha, to tam wiecie, zabawa, zabawa i nic się nie stanie. Często powiem tak, otwieracie przejście przez naszą osnowę rzeczywistości do świata, który jest możliwe, że czasem nawet naszym przeciwieństwem, i ściągacie do naszego świata byty, które naprawdę są przerażające. Taki, dajmy na, dajmy na to pod uwagę. Taki statystyczny, nawet najsłabszy, portal geist. On się żywi energią strachu waszego. I on będzie się manifestował, będzie coś rzucał, hałasował i tak dalej. I Im bardziej. Osoba dręczona będzie się bała, w tym większą energię on się zaopatrzy i będzie rósł w siłę. Jak już zauważycie pierwsze symptomy, że coś tam spadło, a nie miało prawa spaść, i tak dalej, to najlepszą opcją jest wezwanie księdza i żeby ksiądz przeprowadził rytuał oczyszczenia na całym domu. Co możecie dalej zrobić? Możecie poświęcić dom sześciokrotnie, a nawet trzykrotnie. To nie ma znaczenia, ale im bardziej, tym lepiej. I modlić się do Boga Wszechmogącego, prosząc Go o ochronę i przebaczenie winy. Człowiek jest ogólnie głupi i uczy się na własnych błędach. Ale od czegoś macie szósty zmysł zwany sumieniem. To ono mówi wam, czy coś jest dobre, czy złe. Ech, ja powiem szczerze, że ja potępiam wywoływanie duchów, e, bawienie się w czary, tworzenie symbolów magicznych e, używanych przez czarownicę. Ech. I bawienie się w satanizm. Ja to potępiam, bo to do niczego nie prowadzi, tylko degraduje człowieka. I to definitywnie. Ech. Powiem wam tak, że ja czytam te wypociny tych ludzi na Facebooku, co opowiadają, co oni tam nie robili w garażu u Kumpla z tablicą Ouija. Cześć, jestem Karolina, mam 17 lat. Dzisiaj pierwszy raz przeprowadziłem sesję zbawienia się czarami z koleżanką. No i w całym naszym domu powybuchały żarówki. Uwierzycie? A to jest tylko wierzchołek góry lodowej, tego jest więcej. Ja czytając te rzeczy na fejsie, nie będę wam mówił w jakiej grupie i tak dalej, Powiem Wam tylko tyle. Ja jestem przerażony dosłownie, że ludzie nawet nie mają pojęcia, z czym fikają. Te byty mają gdzieś, czy Wy macie dzieci, rodzinę i tak dalej. One, jak zobaczą, że mają furtkę do darmowej energii, jaką jest, Często wasz strach, to myślicie, że nie skorzystają? Bardzo skorzystają. Dlatego przestrzegam, że nie próbujcie bawić się w wywoływanie duchów tablicą widział, w satanizm, w, czar w paranie się czarami. I w inne rzeczy, bo naprawdę dla was to się źle skończy. A mi się nie chce czasem pisać do niektórych ludzi, udzielać im fachowych wskazówek, jak się pozbyć tego i tamtego. Mi wystarczy, że mój kumpel kiedyś zrobił interes z Cyganami i kupił dywan. No, dywan, no co może być w dywanie? Powiem wam, co było w dywanie. Arabski pierdolony dżin, to było w dywanie. Najlepszą opcją, co mogłem zrobić, to jak już się powiem szczerze, ektoplazma zaczęła wyłaniać z tego dywanu nitkami, dosłownie, to polałem dywan naftą z lampy i podpaliłem. On patrzył w szoku i już liczył ile kasy stracił. Ja powiedziałem, co wolisz? Pieprzony dywan, czy żeby ci chałupę opętało? A widział, co się zaczęło dziać. Co już chodził po tym dywanie w garażu. Non stop wyrżnął orła na nim. Nawet jak dywan był równy jak ściana. Nawet to kiedyś nagrał. Szedł normalnie i w pewnym punkcie jakby ktoś mu nogę podłożył, a nic nie było widać. Wyrżnął jak długi. To jest prosty przykład tego, że czasem ludzie kupują na pchlim targu rzeczy, a te rzeczy mogą coś w sobie nosić. Ja tylko ostrzegam, ten film nie ma na celu obrażania nikogo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko ten film ma na celu ostrzeżenie. Nie bawcie się w takie rzeczy, bo nie macie pojęcia z czym fikacie. U mnie nic się nie dzieje w domu, i w piwnicy, i w garażu, bo każde pomieszczenie, jak i cała działka, i dom jest poświęcone. Więc tu nic nie może się zdać, jeżeli nie zaproszę albo nie wywołam czegoś. Śmieszne jest dla mnie to, że po prostu ludzie myślą, że to jest, to są jaja, że ktoś sobie robi jaja, a to niemożliwe, bo ja nie wierzę w duchy, duchów nie ma i tak dalej. Do prawdy? Do prawdy? Powiem Wam tak, że nasza rzeczywistość od tamtej jest oddzielona dosłownie jak za pomocą kartki papieru. Jak z jednej strony narysujesz okrąg i z drugiej strony kartki narysujesz okrąg i nałożysz się prawie na siebie idealnie, to zobaczysz jaka dosłownie ściana oddziela nasze światy. A im bardziej głupie społeczeństwo. Otwiera furtkę do tamtego drugiego świata, tym więcej bytów stamtąd przychodzi do nas. No i co się dzieje? No i straszy. Straszy, opętuje i przejmuje domy. Ja powiem tak, że ja. Jestem przerażony tym, że ludzie są tacy głupi, tacy tępi, tacy. Po prostu wypierający z miejsca to, że właśnie sprowadzili do swojego domu coś, czego tak naprawdę nie są w stanie wykopać. No i co się dzieje? I zazwyczaj co taki statystyczny człowiek robi, jak e, wywoła ducha? Szuka porad w internecie, a w internecie często idioci piszą. Często piszą idioci, kretyni i dzbany. Tempe. Ech, jeżeli już do czegoś dojdzie, to najlepszą opcją jest wywołać, wywołać numer w telefonie do najbliższego księdza w waszej parafii, zadzwonić od razu z miejsca, powiedzieć co się stało. Następnie wziąć wodę święconą, poświęcić cały dom, zmówić Zdrowaś Marię albo Ojcze Nasz. Najlepiej odmówić koronkę w różańcu. A następnie, jeżeli macie, zapalcie szałwie i niech odymi wam cały dom. A to też może dużo dać. A następnie, następnego dnia, jak przybędzie ksiądz, to opowiedzcie ze wszystkimi szczegółami wszystko, bo to tylko wam pomoże pozbyć się problemu. No oczywiście ksiądz wyznaczy wam karę, pewnie 20 razy różaniec, ale lepsze to, nie, żeby wam duch rozwalał meble, które kosztowały ileś dziesiąt tysięcy. Powiem wam tak, że mi się nie chce bawić w takie rzeczy, ale często jeżdżę i usuwam takie rzeczy. Tylko ja robię to za odpowiednie pieniądze, bo za darmo ja nie robię takich rzeczy. Jak to się mówi? Czasem po prostu powiem Wam takie: jeżeli ktoś jest niewypłacalny, to po prostu nawet nie biorę nic. Bo uczciwość mi nakazuje, że jeżeli nie dokonałem żadnej poprawy sytuacji, to nic nie biorę za to, bo nic nie zrobiłem. A jeżeli jest gigantyczna poprawa, to biorę ile po prostu uzna mi się. I tyle. Jeżeli sprawa była cienka, Czyli łatwa. To. Ile tak naprawdę mi się chce? Jeżeli sprawa była ekstremalnie gruba, to biorę ekstremalną stawkę. To nie chodzi o to, że o, pewnie na tym zarabiasz i tak dalej. Nie. Ja świadczę swoje usługi, bo ja wiem, co jest na rzeczy. Zanim Kościół podejmie działania, to często musi wydać na to zgodę kuria albo proboszcz. A Kościół to działa tak wolno, jak już nie, nie powiem co. Dlatego tacy ludzie, którzy się znają, którzy wiedzą o co chodzi, oni często mają bardzo duże chody. A dlaczego? No bo... Wie co jest grane. Myślicie, że dlaczego na wschodzie Polski dalej są znachorzy? I ludzie do nich jeżdżą, ale są uczciwi znachorzy, którzy, jeżeli są w stanie pomóc, to pomogą, jeżeli nie pomogą, to nie biorą ani grosza z tego. Ale dalej jest ta banda dzbanów, która mówi: o, jak znachor, to trzeba go kurde. A wiecie, od czego pochodzi słowo znachor? Bo zna choroby. A wiecie, od czego pochodzi słowo wiedźma? Nie to, że jest czarownicą czy wiedźma, bo, bo stara brzydka. Nie wiedźma, bo miała wiedzę. Dlaczego wiedź ma? Wiedząca, widząca. Kobieta mająca wiedzę, szeroką wiedzę. Tak samo jak były u nas jeszcze po drugiej wojnie światowej mądre babki. Przypomnijcie sobie na wsiach. Wasza babcia umiała pewno leki na wszystko. To mądrość ludowa, którą Unia Europejska i te pijak zielone amerykańskie dzbany wytępiły w narodzie polskim. Znajdźcie mi teraz mądrą babkę na wsi, która ma wiedzę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Już prawie takich ludzi nie ma. A są ludzie mojego pokroju, którzy mają wiedzę szeroką w każdej dziedzinie. Nawet w takiej, której wy nie znacie. I mogę Wam powiedzieć szczerze, że sztuczna inteligencja i internet Wam często nie pomogą z opętaniem. Już to widzę jak Gemini, Alexa czy Chad GPT odmawiają Wam egzorcyzm w domu. To by było i jaja totalne. Więc jeszcze raz powiem, że. Nie warto.